Siema, to jest trzeci odcinek Urbanizacji Polski. Mam teraz tutaj taki trochę wyścig z czasem, który raczej przegram, bo myślałem, że uda mi się stworzyć tytuł zachodniej Slawii, zanim mój władca umrze, ale ma już 58 lat i no za chwilę to się stanie. Podbijam teraz tutaj takie księstwo tutaj lwowskie i kiedy je podbiję, to będę już blisko utworzenia tego tytułu, ale no niestety się nie stanie. Za chwilę to królestwo będzie odziedziczone przez jego syna, który jest takim średnim dziedzicem. I pewnie zostanie podzielone, bo on posiada trzy tytuły królewskie, może nawet czwarty utworzyć. Ale tyle, ile zdąży zająć, to będzie... No, to będzie jego albo jego rodu, mam nadzieję. A propos członków rodu, to chyba tutaj nikogo nie ma, kto mógłby właśnie cokolwiek dziedziczyć. O, jest tu w sumie ktoś. A, to jest ród Rurykowiczów, to nieważne. Czy są jakieś dzieci mojego rodu? Tak, Jakub Urban. To Jakub Urban otrzyma teraz to księstwo. A z tym księstwem jest tytuł książęcy, który można uzupować i od razu mu przekazać. Tak, to jestem. Jest tu jakaś wojna defensywna. W sumie przydałoby się za nim wstawić, ale to będzie szybkie i proste, więc teraz zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia dziedziczenia. A, jeszcze przed dziedziczeniem to się zastanawiam, czy może zdążę coś takiego zrobić, że oddzielę polską kulturę, stworzę swoją własną i ją rozprzestrzenię. No, rozdzielę taki nasz oddział polskiej kultury. Nazwę ją, nie wiem jeszcze jak. Ale jakby się udało, to by było spoko, bo mógłbym wprowadzić etos biurokratyczny, który zwiększy wzrost rozwoju o 15% i mógłbym potem edytować tradycję. Potrzeba mi do tego 5000 aż prestiżu. Dlatego wszystkie te tytuły, które mogą być stworzone, są to jeszcze dwa dodatkowe tytuły królewskie. To stworzę. Jeszcze jest tu jakiś tytuł książęcy. To chyba nie wystarczy. Mamy tutaj władcę, który jest katolikiem. To on otrzyma ten lokalny tytuł. Książęcy. Tak. No, może nie wystarczyć prestiżu. Spróbuję jeszcze pochodzić na polowania i inne takie. Może jakimś cudem się uda. A, i mój władca właśnie umarł. Akurat jak byłem na wojnie. To zawsze tak się dzieje. Zawsze tak się dzieje i byłem o trzy prowincje od stworzenia tytułu imperialnego. Teraz zobaczmy, które królestwa się odłączyły. To się odłączyło. Pomerania i Litwa. Taki skrawek się odłączył. A, jeszcze są Morawy. Morawy mogą tam sobie zostać w spokoju. Kijów nie jest mój. No, jeśli chodzi o chrystianizację, to wygląda to tak. Tą wojnę tutaj dokończę, bo jaki mam wybór? Oczywiście, no... 26 zarządzania. To jedyne miejsce w razie, które nie pójdzie do silnych wasali. Ale wszystkie inne muszą iść. Zamieńmy tych dwóch. Bo ten ma 25 skilli militarnych. I zostawię sobie te prowincje, które posiadałem do tej pory. On ma jakiegoś syna. Jaką można mu dać edukację? Będzie miał edukację zarządczą, ponieważ tam też są umiejętności zwiększające rozwój. Widzę, że tutaj ten władca no, też był na jakiejś wojnie, którą odziedziczyłem, która już się zakończyła.
Muszę komuś oddać te pozostałe prowincje poza Dobrzynem. Cały ten tytuł książęcy mogę komuś oddać. To będzie ktoś losowy, bo nie mam chyba członków swojego rodu, którzy są bez ziemi, ale jeszcze się upewnię. Czy są tu jacyś chłopcy młodzi? Takich nie ma. No to... to jakiś random dostanie. Albo w sumie jak jeden z tych randomów, którzy już tu są. Tylko żeby właśnie oni chociaż byli z mojej religii. To nie, to będzie jakiś random, który przynajmniej będzie z mojej religii. Nie, to nasz nie do tego. Trochę się tu chaos zrobił. To tutaj. To będzie jakieś inne księstwo. To dostanie jakiś dwóch randomów. Albo jakiś jeden. Będzie trochę łatwiej tym zarządzać. Te dwie armie są chłopskie. Dobra, to nie jest chłopska. Ale one muszą być rozwiązane. Litwa mnie wzywa na wojnę. Już nawet jeszcze się rządy tego gościa nie zaczęły tam, a już, już mnie wołają o pomoc. Wygląda na to, że mam z nimi sojusz od razu. Ja chcę tą armię rozwiązać, dajcie mi spokój. Tak, to jest ta armia, co atakuje. Nie. Z tą armią jestem też na wojnie. Na to wygląda. No to... na razie muszę dać im podbijać, bo nie ma innej opcji. Muszę zakończyć najpierw tę wojnę, którą zacząłem po to, żeby zyskać tytuł imperialny. No i plus jego na tym tronie jest taki, że kultura będzie znacznie szybciej dawała nam nowe technologie. On oczywiście bierze to, co daje rozwój. Innej opcji tutaj nie widzę. Na początek on rozwijał to drzewko zdrowotne, czyli to, które jest najmniej przydatne, przynajmniej na początku jego życia. A co tutaj mamy? Księstwo Wiślan. Ten tytuł książęcy chce sobie sam zachować, żeby móc zbudować tą całą budowlę księską w Krakowie. No, ten... tą część armii w sumie mogę rozwiązać. Ta wojna zaraz się zakończy. Nowe księstwo, nowa ziemia do rozdania. Tracę trochę złota, ale to przez to, że bardzo mocno są te ziemie rozdzielone. Tutaj będę mógł ten tytuł uzurpować za chwilę. To jakiś Mirosław dostanie wszystkie te ziemie. Niestety nie mam członków rodu, którym mógłbym to rozdać. On jest trochę lepszy w zarządzaniu niż jego ojciec. Więc na przykład właśnie w okolicach Krakowa jedną z tych ziem to potem sobie ogarnę. Albo coś blisko Łęczycy, bo tutaj będą te ziemie rozwinięte. Pomyślę o tym. Z członkami rodu chcę mieć sojusze, bo nie widzę w sumie żadnych przeciwwskazań. No, całą armię w sumie skieruję na tą malutką tutaj. I zobaczymy, jak Litwę możemy wspomóc. Czy czasami jej nie przywrócić do tego państwa. O, widzę, że on w ogóle ma cały czas jakąś regencję z jakiegoś powodu. Czy ten regent chociaż ma dobre staty? No w sumie ma. No ale nie mogę na regencji polegać cały czas. Nie wiem, jakim cudem on w wieku 30 prawie lat cały czas ma regenta, który go kontroluje. I teraz ja będę miał problem, żeby cokolwiek z tym zrobić. Ale się będę o to martwił za chwilę. Mogę stworzyć jeszcze jakieś królestwo. Sorbi. Ech.
Ja wolę, żeby on był gniewny, niż żeby wydawał pieniądze. Bo te pieniądze będą potrzebne. Nie oddam żadnego artefaktu. Ta wojna się pewnie toczy o to, o ten skrawek ziemi. A nie, to jest wojna o przeciwko tyranii. No to wystarczy zająć ich stolicę. Teraz już wiem, jaki jest cel wojenny podczas wojny przeciwko tyranii. Oj, ta bitwa chyba będzie przegrana. Jeśli nikt tam nie wkroczy, a ktoś wkroczy. Chaos. Tak, progres kulturowej fascynacji. Kulturowa fascynacja to jest jedna z tych wybranych technologii. To jest chyba ta, którą ja wybrałem. Tak, wybrałem pola musztrowe, żeby móc więcej wojsk zaciężnych rekrutować, żeby zwiększyć ilość tych pułków, wielkość. Tutaj wojna zakończona, nie jest przeciwko mnie, to jest wojna przeciwko Litwie. No to wygląda. Tak, regent chce teraz jakiś tytuł odbierać. Muszę sobie z tym regentem poradzić zaraz. Zakończyć już tą wojnę, to będę mógł kliknąć, żeby rozwiązać wszystkich. Teraz spróbuję właśnie zobaczyć, co z tym regentem. Regent to jest jakiś w ogóle losowy hrabia, który nie wiem skąd się tutaj wziął. Nie mogę z nim nic zrobić. Muszę najpierw przechylić szale. I żeby to zrobić, to będę musiał płacić albo wydawać na to prestiż. Jak ma tak bardzo wysoki poziom wpływów, to ja nie mogę go po prostu usunąć. Muszę najpierw zacząć przychylać te szale władzy. Jakby Morawy też były w moim posiadaniu, to mógłbym pomyśleć nad utworzeniem tego tytułu imperialnego. I może pomyślę. No ale najpierw wiadomo, muszę zakończyć regencję. Teraz właśnie zakończyłem regencję. Jest kolejna cecha rodowa. Ta cecha to będzie no troszkę więcej położności. To samo w sobie nie jest tak ważne, ale ważniejszy jest kolejny krok, który właśnie zwiększa rozwój wszędzie tam, gdzie nasz ród rządzi. Co potem wezmę, to jeszcze nie wiem. Wydaje mi się, że prawo, bo to zwiększy, właśnie zmniejszy koszt budowy budowli, a jest bardzo dużo budowli teraz w Crusader Kings, które przyspieszają rozwój. I jak daleko jestem od utworzenia tytułu imperialnego? W sumie jestem bliżej niż się wydaje. Brakuje mi 14 prowincji. I mamy tu na przykład Morawy, które mają jakąś liczbę sojuszników, ale mogę wypowiedzieć po prostu wojnę o swoje roszczenia, wezwać sojuszników na pomoc. No niestety Litwa nie zaakceptuje. Ale powinienem coś z nimi prowadzić. Oni sami mają bardzo małe wojsko. Jak to moje wojsko? No takie samo jak było. Powołam wszystkich, oczywiście spróbuję ich nie stracić, bo na szczęście nie mam frakcji, ale zbliża się powstanie. To jest event, który dał mi właśnie kolejny punkt. Tutaj jest planowana kultywacja, czyli zwiększanie developmentu poprzez naszego zarządcę jest szybsze o 20%. I jest tu jeszcze coś gdzieś, wydaje mi się, właśnie. Scholar zwiększa ten development o 15%. Ogólnie, mimo tego, że jest tyle nowych opcji na zwiększenie rozwoju i urbanizację teraz w tej grze, to jest, są też nowe w sumie rzeczy, które mogą nam ten rozwój odebrać, czyli właśnie epidemie. I będę się musiał mocno zabezpieczać przed tymi epidemiami, bo no, najkrótsza droga jest poszukiwana do 100 punktów rozwoju na całej polskiej ziemi. No, w obrębie kultury przynajmniej. Tu mamy teraz możliwość rekrutacji ciężkiej piechoty. I po tej wojnie myślę, że będę mógł wprowadzić maksymalny autorytet już plemienny i sfeudalizować tą ziemię. Najpierw wypowiem takie ostatnie wojny. Zastanawiam się właśnie jeszcze nad podbojem Pomorza.
No i potem zobaczymy, co można zrobić jeszcze z Bawarią. A jak nie, to jak nie Bawaria, to są inne jeszcze ziemie poza Bawarią. Zobaczę. Ale nie wiem, czy się bez Bawarii obejdzie. Jeszcze jest Litwa też. Tu lepiej samej tej armii nie wysyłać na starcie z tamtą. Ale te już można na spokojnie, na oblężenie. Jest to jakaś armia mała, wroga, ale oblężenia są teraz ważniejsze, bo one są tym całym obiektem wojny. Nasz sojusznik już wbił do stolicy wroga. Niestety z niej od razu wyszedł, jak nas zauważył w okolicy. Ale ja teraz stanę na tym zamku stołecznym. No, teraz to jest kwestia oblężeń. Ta wojna powinna być szybka i myślę, że po tej wojnie nastąpi szybka feudalizacja. Feudalizacji jeszcze nie ma, ale po podboju całych Moraw mogę stworzyć już tytuł tego imperium. Pomorze w sumie nie było potrzebne, bo nawet nie wchodzi w jego skład, więc no, popełniłem błąd. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Tworzę teraz zachodnią Slawię, ale nazwę ją trochę inaczej. Jesteśmy teraz imperatorem Wielkiej Polski Urbanizacyjnej. I czy jest tutaj coś, co przypomina na przykład wieżowiec? Albo może to być nawet literka U. Tak. To może być herb Wielkiej Polski Urbanizacyjnej. I to będzie... to będzie teraz Wielka Polska Urbanizacyjna, w której będziemy dążyć do tego, żeby development był wymaksowany. Następny krok to feudalizacja. Jeszcze nie może to nastąpić, ale zwiększę już autorytet plemienny. Wasalom się to troszkę nie spodoba, ale jest to konieczne, żeby sfeudalizować Polskę. Teraz potrzeba tylko innowacji. Te innowacje to będą szybciej zrobione, niż nam się wydaje. No, 24 lata, ale pamiętajmy o tym, że zależne jest to od szybkości, od wielkości rozwoju na wszystkich ziemiach, a ten rozwój się zwiększa, więc teraz mówi to Agra, że będzie to trwało 24 lata, ale na moje wprawne oko będzie to trwało z 15. Mógłbym też zmienić fokus na przykład na Casus Belli. Go zmienię, to będzie 22, więc to nie ma dużego znaczenia. No to pozostaje właśnie chwilę poczekać. No i pamiętajcie też o tym, że tutaj podbój nie jest głównym celem. Tutaj celem jest zwiększanie rozwoju. No, ale póki nie jesteśmy feudalni, nie mam dostępu do tych wszystkich budowli, to moje ruchy są ograniczone. Szukam też cech osobowości, zwłaszcza jednej cechy osobowości, która jest... jak ona się nazywa? Tak, diligent, odpowiedzialność. Bo jak mamy tą cechę, to daje ona dostęp do decyzji, żeby rozwijać stolicę. Więc rozwijanie stolicy zwiększa w niej rozwój o 0,3 na miesiąc kosztem stresu władcy, który tą decyzję podejmuje. No, na razie nie mam takiej postaci, mam tylko tego syna, który ma edukację zarządczą, ponieważ nie naukową, ale zarządczą, bo tutaj jest centralizacja 0,3 rozwoju. Więc jest taki balans pomiędzy tymi dwiema ścieżkami. W sumie nie wiem, która jest lepsza. Wydaje mi się, że obie są porównywalne. Jeśli przy pomocy naszego zarządcy z rady zwiększamy ten rozwój,
to wtedy wydaje mi się, że właśnie Scholar jest lepszy, bo zwiększa tego tempo. Ale zależy to. Matematyka jest troszkę skomplikowana. W międzyczasie, jak i tak czekam na postęp tych fascynacji kulturowych, to rozdaję teraz tytuły królewskie członkom swojego rodu. Tutaj mamy właśnie Urbana na tronie Moraw. Tu mamy Urbana na tronie Galicji, Wołynii. Tu będziemy zaraz mieli Urbana na tronie Sorbii. I kto jest królem Pomorza? W sumie Urban. To możemy go zostawić. Czy mam jeszcze jakieś tytuły inne królewskie? Nie. No Polski, ale tego nie chcę oddawać. To może na przykład jeszcze gdzieś w okolicy, na przykład na Rusi Kijowskiej nie postawię członka swojego rodu? Nie wiem. W Kazarii to raczej nie, przynajmniej na razie. Nie chcę aż tak bardzo swoich granic rozszerzać. Niestety tutaj się trochę spaghetti zrobiło właśnie z tych granic. No ale są to członkowie mojego rodu. Tutaj? O! W Czechach nie panuje Urban. To trzeba będzie coś z tym zrobić. No a widzę, że mogę mu wypowiedzieć wojnę. W sumie o wszystko. Kosztuje mi to troszkę pobożności. No ale żal byłoby tego nie zrobić w sumie. Te punkty to jest kwestia jednej pielgrzymki. I jeszcze Sorbia najpierw. Potrzebujemy męskiej płci członka swojego rodu. Na przykład kogoś takiego. Kto może otrzymać tytuł? Gorzej jak on umrze, bo wtedy ten jeden władca zostanie królem dwóch tytułów, no to może znajdę kogoś innego. Tu jest jakiś Aleksandr, też jego syn. To jest syn Pomorzanina. Pomorzaninowi to jeszcze mógłbym w sumie po prostu w wojnie wydrzeć ten tytuł. To jest jakiś Masław. Jakbym za Masława zapłacił, to czy mógłbym go zaprosić na swój dwór przy pomocy haka? No właśnie, i wtedy Masław otrzyma tytuł królewski. I mamy kolejnego króla ze swojego rodu. Miejmy nadzieję, że on nie umrze, ale nie jest w pierwszej linii dziedziczenia, więc wydaje mi się, że idealny kandydat, jeśli dożyje. Czesi są bardzo słabi. Akurat nie wiem czemu aż tak słabi. W ogóle tutaj jest ich stolica. No, ta stolica nie wchodzi w obręb tytułu, o który teraz walczę, ale mogę równie dobrze zacząć od niej. Zmienię dowódcę na takiego, który jest w sumie trochę lepszym wojownikiem. I jest szansa, że właśnie kogoś schwytam w walce. No i ta wojna nie jest wyzwaniem, co mam wam powiedzieć. Nie była skomplikowana. Mogę rozwiązać wszystkie siły. I mamy tutaj teraz te ziemie. Królestwo Bohemii. Możemy je uzurpować. Czy tutaj już rezyduje jakiś członek mojego rodu? Nie sądzę. Czy rezyduje tu jakiś heretyk, którego można łatwo aresztować? Też nie sądzę. Chcę tutaj wsadzić kogoś. Albo odebrać tytuł. Jest to akt tyranii. I jak popełnię taki akt tyranii. O, on jest w moim więzieniu. To zaakceptuję. Jakbym popełnił taki akt tyranii i by nie zaakceptował, to byłby wielki bunt wasali i chaos. Mam nowego syna. On otrzyma edukację. No, on może wnieść wojenną edukację w sumie, bo to nie są ziemie polskie, nie musi ich rozwijać. I dostanie to. I Królestwo Czech, Bohemii. Mam nadzieję, że go nie obali. Jest taka szansa, bo no, jest to małe dziecko. Ma tutaj.
swojego namiestnika, czy tam regenta, i jego poziom militarny był na zerze, więc nie wiem. Najbardziej się opłaca w sumie sadzać królów ze swojego rodu i czynić ich niezależnymi, ponieważ każdy niezależny król z naszego rodu zwiększa przypływ renomy rodowej. A szybszy przypływ renomy rodowej to nowe cechy, ale z tego co patrzyłem, to na development wpływa tylko ta cecha. Częściowo wpływa cecha mniejszego kosztu budowy. Bo jak szybciej budujemy, to szybciej mamy odblokowane budynki, które zwiększają development. I jak mamy cechę kulturową, która się nazywa Industrious, to za każdą zbudowaną budowlę dostajemy punkty rozwoju. Więc szybciej budujemy, taniej budujemy i wtedy szybciej się rozwijamy. Ale są jeszcze legendy teraz. I dużo legend ma właśnie bonusy do rozwoju. Więc poza właśnie nauką, prawem, to pójdę jeszcze w legendy. Więc taki jest plan. Estonia, która jest całkiem sporym państewkiem, atakuje teraz Pomorze, więc spróbuję im pomóc. Dobiorę może lepszego dowódcę i pójdziemy na decydującą bitwę. Jak się nie uda, no to Pomorze będzie odbite w następnym pokoleniu. Jak się uda, no to wiadomo. Próbuję teraz zmanipulować sojusznika, żeby ze mną... O, Bożydar. Czy to jest mój syn, czy to jest syn mojego syna? Tak, to jest jeszcze mój syn. No to trzeba będzie mu znaleźć może jakiś tytuł z zagranicą. Jak teraz ich zaatakuję, to... No, myślałem, że sojusznik pójdzie za mną. Nie poszedł. Ale oni zaczną mnie atakować pojedynczo. Inteligentne AI z Crusader Kings 3. Rok 2024. No i uciekają. Czy ja ich zdążę dogonić? Nie. Ale część z nich została. Nie wiem czemu. A, właśnie mi się przypomniało, że jest inna rzecz, którą chciałem zrobić. Jako że on jest teraz naukowcem, to ma cechę apostaty. Cecha apostaty zmniejsza o 75% koszt nawrócenia się na religię albo stworzenia swojego odłamu. No. Czemu to jest i tak takie drogie, nie wiem. Myślałem, że będzie tańsze i tak jest drogie, ale no, domyślam się, że bez tej cechy byłoby jeszcze droższe. I zamierzam to zrobić. Zamierzam chodzić na pielgrzymki. Ha, złapali lokalnego króla w niewolę. Więc mamy teraz silnego sąsiada, który będzie szukał okazji, przynajmniej tak długo jak żyje, żeby mnie pewnie zaatakować. Ale spokojnie odbijemy to. On zdobył pewnie całe królestwo. Szukam teraz bardziej opcji, które dają mi właśnie pobożność. Jak nie jestem na wojnie, to ile kosztuje? Też 4000. No to właśnie, czas wyruszyć jaką pielgrzymkę. Pieniądze na to mam. Możemy jeść. Iść do Watykanu. Tutaj nie mam opcji zapłacenia za wyższy piety. Ale tutaj mam. Kosztuje to aż 500 sztuk złota. Tak, i po drodze będą eventy, które będą dawały dużo pobożności, więc myślę, że dwie takie pielgrzymki będzie to załatwione. No i przy okazji też naukowe doświadczenie. I za chwilę będzie cecha naukowca.
Moja postać wraca właśnie z pielgrzymki, a ja wypowiedziałem wojnę o cały tytuł Królestwa Rusi Kijowskiej. Temu tutaj no, raczej nie będę mógł stworzyć tego tytułu, ale w sumie nie jestem pewien. Raczej nie. Raczej też nie będę chciał iść na wojnę z Kazarią, ale będą z tego ze dwa tytuły książęce do rozdania synom. I jaki jest balans sił? Oni mają za 4000. Nie chcę wydawać prestiżu, bo to mogę równie dobrze wydać na zmieszanie kultury albo z pruską. Tylko akceptacja nie jest tak wysoka jeszcze. Ale postępuje. Albo na oddzielenie swojej własnej kultury. Tylko, że no właśnie, idea była taka, żeby na całej ziemi Polski rozprzestrzenić się rozwój. Więc jak stworzymy kulturę hybrydową, to cała ta ziemia będzie oznaczona. Jak stworzę własną, to będę musiał ją własną ręką rozprzestrzeniać. To będzie męczące. No ale najpierw podbiję Kijów i okolice. Czy ja mam naprawdę aż tak mało rycerzy, że... Oj, jest chory. Że niektóre armie się spawnują bez dowódców? Albo z bardzo słabymi? Możliwe. No naprawdę. Ale tutaj mam jednego mocnego. W sumie jeden mocny wystarczy. I tutaj jest obrąb tych ziem, które muszę podbić. Zatrudnię tego lekarza, bo mnie stać. A jeszcze nie chcę, żeby on umarł, bo mam duże plany dla niego. Jak podbiję te ziemię w okolicy, to zacznę ich przesuwać w okolice stolicy. Ale jeszcze nie. Oj. Całkiem duża armia wroga próbuje mnie zaatakować. Och. Błędy zostały popełnione. Ale to jeszcze nic nie znaczy. W sumie zostałem zrobiony tak, jak ja zazwyczaj radzę sobie z AI. Walczyli z moimi wojskami po kawałku. A jakbym wezwał na przykład Litwę na pomoc, mogę to zrobić za darmo, bo mam z nimi sojusze. Więc nic nie stoi na przeszkodzie. No i za chwilę ta armia będzie rozbita. Łatwiej się atakuje. Tyle mogę powiedzieć. I teraz jest cecha skolara, uczonego, naukowca, mędrca. Muszę ich w sumie wszystkich postawić tak mniej więcej oddzielnie, bo tu jeszcze rozwój jest niski, więc aż tak wiele żołnierzy nie może rezydować w jednej prowincji. Bo wtedy tracą zapasy, się nie uzupełniają. Zaraz połączę te wszystkie siły. Stworzyłem już nowy regiment konnych. I to co tutaj jest, to w sumie nie wiem, czy będę w stanie pokonać sam, bo oczywiście komputer wytrzasnął nagle więcej wojska niż było we wszelkich zapowiedziach razem ze swoimi sojusznikami. Nie chcę, żeby on miał kochankę, on jest pobożnym człowiekiem i musi zbierać punkty pobożności. No, oni mają przewagę, bo jako, że to są wojska trzech różnych władców. Oj, Litwa jest na jakiejś wojnie. Wiecie co, to chyba jednak nie był taki fajny pomysł. No, muszę się wycofać z tej wojny. Litwa jest atakowana też przez Estonię, jestem atakowany przez chłopów. Więc jednak może nie będę grał tak agresywnie, tylko skupię się na tym, na czym ta seria miała się skupić od samego początku.
No i przy okazji może obronię swojego sojusznika. Który też chyba sobie nie radzi. Kogo oni mają za sojuszników? Jakieś lokalne księstwa. No okej. Okay. W sumie wypowiedziałem wojnę religijną, więc wszyscy mieli większą szansę na wsparcie siebie nawzajem w tej wojnie. Tak długo, jak mają tą samą religię pogańską. No cóż. Czasami się coś udaje, czasami się coś nie udaje, czasami się popełnia błędy. Tym razem popełniłem błąd. Teraz będę rozwijał drzewko teologa. I nowa tradycja będzie odblokowana za 12 lat według tego, co tam widzę, prawdopodobnie szybciej. Teraz rozwój już tutaj troszkę spowalnia, ponieważ ta prowincja osiągnęła poziom 10 i jest postęp na poziomie 0,7. A jakbym ten rozwój przeniósł na przykład, no nawet do niemalże sąsiadującej prowincji, to będzie 2,6, więc czasami warto to zmieniać. Jeszcze muszę mianować nowego marszałka. Tym razem mianuję po prostu potężnego wasala. Może nie na marszałka, ale na mistrza szpiegów. Coś sobie uświadomiłem właśnie, że kiedy mówiłem o stworzeniu swojego własnego odłamu religijnego, który miałby mi przynieść więcej rozwoju, to pomyliłem dwie cechy edukacyjne. Jest apostata, który zmniejsza o 75%, ale tylko koszt konwersji na inną religię, więc jakbym chciał sobie zmienić religię na tą, to mogę to zrobić po taniości. Ale ja chcę zrobić swój własny odłam, to jest zupełnie inna cecha, która się nazywa profet. Ona zmniejsza o 50% koszt stworzenia swojego własnego odłamu religijnego i to właśnie zrobię w następnym odcinku. Stworzę swój własny odłam, który ma taką jedną cechę, która zwiększa ilość rozwoju. To są... To się nazywa megalityczne budowle. Tak. Plus 15% rozwoju na wzgórzach. I tam jeszcze coś innego jest, co zwiększa rozwój, więc no, min-max, co mogę powiedzieć. No, więc dziękuję za oglądanie. Dziękuję za zostawione suby, lajki i takie tam. I następny odcinek jutro. Na razie.